Opaski, które otrzymali we wtorek seniorzy, monitorują parametry życiowe, a w razie konieczności mogą nawet uratować życie. Wszystkie opaski są własnością miasta, a seniorzy korzystają z nich na zasadzie użyczenia. Te 100 opasek powiedzą nam, w którym kierunku powinniśmy, który kierunek powinniśmy przyjąć i rozwijać. Stąd dziś 100 opasek, ale będziemy wnikliwie obserwować doświadczenia i będziemy pytać radomskich seniorów, czy są zadowoleni z tej formy i z tych narzędzi. Jeśli tak będzie, to na pewno jestem gotowy ten projekt rozwijać. Opaski otrzymali seniorzy mieszkający samotnie i wymagający wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Opaski monitorujące stan zdrowia dostarczyła firma Sidley, która zapewni też zdalną obsługę systemu. Ogromną zaletą naszej opaski jest to, że posiada jeden główny przycisk SOS na panelu, co tak naprawdę bardzo ułatwia naszym seniorom możliwość natychmiastowego powiadomienia centrum telemonitoringu, w którym to ratownik od razu jest w stanie podjąć odpowiednią reakcję i wezwać służby ratunkowe. Opaska monitorująca wyposażona jest w dodatkowe funkcje, m.in. detektor omdleń i lokalizator GPS. Poza tym posiada diody, które sygnalizują stopień naładowania, ale też dodatkowo urządzenie wydaje komunikaty głosowe, które informują użytkownika opaski o potrzebie jej naładowania. Dlatego, że jak są ludzie samotni, w razie czego jakieś potrzeby, to takie coś się przydaje. Ja mieszkam sama, więc mi się to bardzo przyda. To wszystko zależy od tego, na co człowiek choruje. Jak ja na przykład bardzo często mam ataki padaczki, jestem bezradna wtedy, jak nikogo przy mnie nie ma. Taka opaska daje poczucie bezpieczeństwa. No więc o to chodzi. Także naprawdę jest to bardzo dobry pomysł i bardzo się cieszę, że w Radomiu to zaistniało. Projekt Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia ma potrwać 15 miesięcy i będzie realizowany do końca 2020 roku. Koszt projektu to ponad 100 000 zł.